W poprzednim wideo przećwiczyliśmy tabliczkę mnożenia od 1 do 9. Zrobiliśmy tak, bo liczby od 1 do 9 to absolutna podstawa tabliczki mnożenia. Jeżeli znacie tabliczkę mnożenia od 1 do 9, czyli znacie wyniki mnożenia dowolnej liczby od 1 do 9 pomnożonej razy inną dowolną liczbę od 1 do 9, to jesteście w stanie wykonać każde mnożenie. Teraz chcę, żebyście uzupełnili tabliczkę mnożenia o kolejne liczby: 10, 11 i 12. Najpierw dziesiątka. Zacznijmy mnożenie dziesiątki od zera. Ile to jest 10 razy 0? Każda liczba razy 0 to 0. 10 0 zer to 0. 0 dodać 0, dodać 0 i tak dalej. 10 razy 0 to ciągle 0. Ile to jest 10 razy 1? To dziesiątka 1 raz. Albo jedynka dodana do siebie 10 razy, czyli 10. Myślę, że mnożenie razy 1 weszło wam już w krew. Ile to jest 10 razy 2? To 10 dodać 10, czyli 20. Zauważcie, że przechodząc do kolejnych mnożeń, dodawaliśmy do poprzedniego wyniku dziesiątkę od 0 do 10. Po raz pierwszy, do 20, po raz drugi. Ile to jest? 10 razy 3 to 10, dodać 10, dodać 10. Albo możemy do tego, co obliczyliśmy poprzednio, czyli 20, dodać kolejną dziesiątkę, czyli razem będzie 30. Teraz 10 razy 4. I chyba już zauważyliście, jaki tu powtarza się schemat. 10 razy 4 to 40. Zauważcie, że 10 razy 4 to 40. Jeżeli zapytam Was, ile to jest 10 razy 5, to będzie to 5, 10. 10 razy jakakolwiek liczba to ta liczba i dopisane do niej 0. Wynika z tego, że tabliczki mnożenia dla 10 właściwie nie trzeba zapamiętywać. No to jedziemy dalej. 10 razy 6 to będzie 6, 10, 6 i 0. Ile to jest 10 razy 7? 70. 10 razy 8, 80. To takie proste, że aż śmieszne. 10 razy 9, 90. 10 razy 10, to jest ciekawe. To będzie 10 dziesiątek, czyli 10 i dopisujemy 0 po prawej. Jakąkolwiek liczbę mnożymy razy 10, dopisujemy do niej 0 z prawej strony. I tu też tak możemy zrobić. I wychodzi nam 100. Albo, żeby zrozumieć to lepiej, dodajemy dziesiątkę do siebie 10 razy. Przy każdym z tych mnożeń mamy o jedną dziesiątkę dodaną więcej. 10, potem 20, czyli o 10 więcej, potem 30, znowu o 10 więcej, 30 to po prostu 3 dziesiątki dodane do siebie, czyli 10 razy 3. 90 to po prostu 9 dziesiątek dodane do siebie. Razem 90, czyli 9 razy 10. Przy setce i powyżej setki wszystko to działa dokładnie tak samo. Jedziemy dalej. 10 razy 11. 11 i dopisujemy 0 z prawej, czyli równa się 110. I na koniec 10 razy 12 równa się 120. Teraz kiedy znacie już schemat tego działania, możecie policzyć wszystko co chcecie. Zróbmy dla zabawy jeden przykład. Gdybym zapytał ile to jest 5732 razy 10, to jak już wiecie, wystarczy zapisać tę liczbę i dopisać do niej 0, czyli 5 7, 3, 2, 0. Nie wiem, czy stosujecie taki zabieg jak tutaj, ale ponieważ nazwy liczb zmieniają się co 3 cyfry, to dobrze jest dla ułatwienia co trzy cyfry robić przerwę. Tu przerwa i tu przerwa. I teraz łatwiej taką liczbę przeczytać. 5732 razy 10 równa się 57320. I jak widzicie, 5000 i coś pomnożone razy 10 dało nam. 50 000 i coś, bo 5 razy 10 równa się 50, więc 5 tysięcy razy 10 równa się 50 000. Będzie więcej takich zadań w przyszłości. Chodzi tylko o to, żebyście wiedzieli, że jeżeli znacie prosty schemat mnożenia razy 10, czyli tabliczkę mnożenia dla dziesiątki, to możecie mnożyć razy 10 dowolnie duże liczby. Przejdźmy dalej do 11. 11 razy 0, no to jest proste, równa się 0. 11 razy 1 to jest chyba jeszcze prostsze, równa się 11. Pamiętacie, każda liczba pomnożona razy 1 to ta sama liczba. 11 razy 2 i znowu zacznie się tutaj pojawiać pewien schemat. 11 razy 2 równa się 11 dodać 11. Albo możemy dodać do siebie dwójkę 11 razy, tak czy inaczej, równa się 22. 11 razy 3 równa się 33. 11 razy 4

Ile to jest 11 razy 10? Możecie według tego samego schematu zapisać 2 razy dziesiątkę, czyli będzie 10, 10, 10. 88, 99, 10, 10, 10. No nie, niestety tak nie jest. Ten schemat działa tylko dla liczb jednocyfrowych. Chociaż, jak się uprzecie, żeby zapisać dwie dziesiątki, to można zrobić to w taki sposób. 10 i tu 10 i też będzie działało. Możecie po obejrzeniu tego filmu zastanowić się, dlaczego? 11 razy 10 możemy policzyć, dodając 11 do poprzedniego wyniku, czyli do 99, 99 dodać 11 równa się 110. Możecie zatrzymać film i policzyć to dodawanie na spokojnie. Możemy też zastosować zasadę mnożenia razy 10, której się przed chwilą nauczyliśmy. Jeżeli zapiszemy 11 i dopiszemy po prawej 0, to też będziemy mieli 110. Jedziemy dalej, 11 razy 11. To będzie o 11 więcej niż 11 razy 10. Jeżeli dodamy do tego 11, 110, dodać 11, to razem 121. W sumie, jeżeli spojrzymy na większe liczby w tabliczce mnożenia dla 11, to też jest tu pewien schemat, ale pokażę Wam go w przyszłości na innym filmie. I na koniec 11 razy 12, możemy dodać 11 do siebie 12 razy, albo 12 do siebie 11 razy. Albo powiedzieć, że to przecież o 11 więcej niż 11 razy 11. 11 więcej niż 121, czyli 132. Jeszcze inaczej, możecie to policzyć, zaczynając od 10 razy 12. Wiemy to już, 10 razy 12 równa się 120, a 11 razy 12 będzie o 12 więcej, bo mnożymy 12 razy liczbę o 1 większą, czyli 120 dodać 12 też 132. Obydwa sposoby dają ten sam wynik. Teraz tabliczka mnożenia dla dwunastki. Jak już opanujecie to wszystko, to będziecie mogli rozwiązać dowolne zadanie z mnożenia. Na przykład pomnożyć cenę ulubionego jogurtu razy ilość jogurtów w jednej zgrzewce, żeby się dowiedzieć, czy opłaca się kupić całą zgrzewkę, czy nie. W następnych filmach będziemy mnożyć różne dziwne liczby. Teraz 12 razy 0. Oczywiście 0. 12 razy 1 też jest proste. 12. Teraz będzie ciekawiej, bo będziemy za każdym razem zwiększać wynik o 12 w porównaniu z poprzednim. 12 razy 2 równa się 24, to 12, dodać następne 12, to razem 24. 12 razy 3 to 12, dodać 12, dodać 12. Albo możemy zapisać, że to jest 12 razy 2 poprzedni wynik dodać 12, czyli 24, dodać 12. Każdy z tych pomysłów da nam w wyniku 36. 12 razy 4 równa się 48 i możemy to policzyć znowu na wiele sposobów, na przykład 11 razy 4 równa się 44 i jeżeli dodamy jeszcze jedną czwórkę, żeby było 12 razy 4, to będzie 44, dodać 4, czyli 48 albo 12 razy 3 było 36, i dodajemy do tego kolejną 12, i też mamy 48. Każdy z tych sposobów działa równie dobrze. 12 razy 5 równa się 60. 10 razy 5 to 50, 11 razy 5, 55, a 12 razy 5, 60. 12 razy 6, ile to jest? 12 więcej niż tutaj, czyli 72. 12 razy 7 Znowu 12 więcej niż to, czyli 72 dodać 12 to razem 84. Mówię wam, że ten sposób liczenia jest super fajny, prawdopodobnie jestem wiele starszy od was, a ciągle mnożąc liczby razy 12, przypominam sobie jakieś mnożenie, którego jestem całkowicie pewien, na przykład 12 razy 5, wiem, że to 60, i żeby w pamięci policzyć 12 razy 6, to dodaję do 61 dwunastkę, albo jeżeli 12 razy 7, to dodaję dwie dwunastki. 12 razy 8, dodajemy 12 do wyniku 12 razy 7. 96. 12 razy 9, 12 do tego 108. Teraz coś prostszego, 12 razy 10. Po prostu dopisujemy 0 do 12 i mamy 120. Albo dodajemy 12 do 108 i też mamy 120. 12 razy 11, robiliśmy to chwilę temu. Tam było 11 razy 12. Jak dodamy 12 do tego, to będzie 132 i na koniec 12 razy 12 to się równa 144. 144 to bardzo ciekawa liczba i można ją w życiu bardzo często spotkać. 144 to, jak widzicie, tuzin tuzinów, czyli 12 dwunastek. Tuzin to 12. Tuzin często kojarzy się z jajkami albo w ogóle z towarami pakowanymi na sztuki, bo kiedyś, bardzo dawno temu, ktoś wymyślił, że 12 bardzo dobrze się pakuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o jajka. Możecie poukładać w kartonie 4 rzędy jajek po 3, albo oczywiście 3 po 4, albo jak macie karton bardziej podłużny, to pakujecie 2 po 6, albo patrząc z boku 6 po 2. A potem, jak się handel rozwijał, to powstała kopa, czyli 5 tuzinów, czyli 60, 12 razy 5, a potem gros, czyli tuzin tuzinów, czyli właśnie 12 razy 12, czyli 144. 144 to tak zwany gros. Nikt już chyba nie używa takich słów. Tak czy inaczej, zakończyliśmy tabliczkę mnożenia od 0 do 12 i naprawdę zachęcam Was gorąco do zabawy w ćwiczenie tabliczki mnożenia. Możecie zrobić sobie flash karty z poszczególnymi działaniami, możecie korzystać ze stron internetowych Akademik Hana. Jeżeli oglądacie to wideo w roku 2270 albo później, to ja już pewnie nie istnieję, a sposoby na ćwiczenie tabliczki mnożenia są zupełnie inne. Ale wymyślajcie sobie różne fajne sposoby na przećwiczenie tabliczki mnożenia. Możecie poprosić, żeby rodzice zadawali Wam pytania. Przy okazji, Wy ich przećwiczycie. To dopiero będzie fajna zabawa. Możecie zrobić sobie karty do samodzielnego quizowania. albo przemruczać sobie pod nosem całą tabliczkę mnożenia codziennie w drodze do szkoły. 12 razy 9 to 11 razy 11, 121, 10 razy 10. Za proste. 123 razy 578. Za trudne. 9 razy 9. I tak dalej, i tak dalej. Możecie w parach zadawać sobie zadania z tabliczki mnożenia. Ćwiczcie, Ćwiczcie i jeszcze raz Ćwiczcie. Tabliczka mnożenia odpłaci się Wam w życiu z nawiązką. Całe życie będziecie jej używać i w wielu sytuacjach jej znajomość przyniesie Wam ogromne korzyści i dużo radości. Do zobaczenia w następnym filmie.